dzisiejszym odcinku gość specjalny, wybitny muzyk, kompozytor, Austriak, Wolfgang Amadeusz Mozart. Dokładnie tak, ten odcinek będzie o Mozarcie, czyli jednym z najsławniejszych kompozytorów epoki klasycyzmu na całym świecie. Mozart urodził się 27 stycznia 1756 roku w Salzburgu. Swoje pierwsze utwory skomponował już w wieku około 5 lat. Nie znał jeszcze wówczas nut, dlatego melodię pomagał mu spisywać ojciec. Tworzenie muzyki dla chłopca było zabawą. Już jako dziecko był znany w całej Europie. Razem z ojcem i siostrą przemierzył prawie cały kontynent podczas podróży koncertowych. Jego występy wszędzie wzbudzały podziw publiczności. Mozart biegle grał na klawesynie, fortepianie i skrzypcach. Po wielu podróżach osiadł w Wiedniu. Tam ożenił się i zaczął zarabiać na życie pisaniem muzyki. Większość jego utworów miała pogodny nastrój. Kompozytor lubił muzyczne żarty, tworzył bardzo szybko i z wielką łatwością, niemal bez skreśleń i poprawek. W ciągu zaledwie 35 lat życia napisał ponad 600 utworów, z których większość uważa się dziś za arcydzieła. Mozart pragnął, aby jego dzieła bawiły nie tylko melomanów, lecz także ludzi nie mających wiedzy muzycznej. Można pokusić się o stwierdzenie, że kompozytor był jednym z pierwszych twórców muzyki popularnej. Mozart niektórym dziełom nadawał zabawne tytuły, na przykład Trio Kręgli. Wśród oper Mozarta przeważają widowiska komediowe. Do jego najważniejszych oper należy Don Giovanni i Czarodziejski flet. Mamma mia, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo li ho che ho fatti io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Ah, visto, oh, mamma mia, una regina di vametà, c'è una via e la dalsia, figlio, 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 le manda, fare valore. Ah, la vista, oh, mamma mia, una regina di vametà, una regina di vametà, una regina di vametà, arde vametà, arde vametà, arde vametà, arde vametà. Sein, denn alle Vögel sind ja mein.
Na dowód, jak popularne są utwory Mozarta, oto kilka przykładów, które na pewno kojarzycie. W utworach przeważa homofonia, czyli rodzaj faktury muzyki wielogłosowej, w której melodii głównej towarzyszy akompaniament. Jest to przeciwieństwo polifonii, o której mówiliśmy przy okazji Bacha. Muzyka Mozarta jest w większości elegancka, lekka i przyjemna w odbiorze. Mozart żył zaledwie 35 lat i zmarł po ciężkiej chorobie. Z jego śmiercią wiąże się wiele legend. Wiemy, że w ostatnich dniach życia kompozytor pracował nad zleconą anonimowo mszą żałobną Requiem d'Emol. Mozart prowadził wyścig z czasem, uważając, że pisze Requiem na własną śmierć. Z takim przekonaniem zmarł. W rękopisie kompozytora ostatnie nuty postawione jego ręką przypadają na ósmy takt partii wokalnych Lacrimosa. Dzieło dokończył jego uczeń Franz Xaver Süssmayer. Na zakończenie oczywiście kilka podsumowujących zagadek. W jakiej epoce żył i tworzył Mozart? W baroku? Nie, w baroku tworzył Bach. W romantyzmie? Nie, romantyzm to Chopin. Mozart tworzył w klasycyzmie. Pamiętasz jakiś tytuł opery Mozarta? Zwyczajna trąbka? Czarodziejski flet! Na jakim instrumencie często grał Mozart? Podpowiedź w filmie. Na klawesynie. Jaki charakter ma większość utworów Mozarta? Wesoły. Z jakim austriackim miastem związany jest Mozart? Z Niewienocą? Wiedniem. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Wchodźcie na nasze social media i widzimy się w następnym odcinku.